Siema, nazywam się Jaok i mam szelki. Jak słuchajcie, ja nagrywałem lata temu, bo jestem takim dinozaurem polskiego YouTube'a, to było tak, że się nagrywało ludzi innych, się nagrywało głównie. A teraz się to zmieniło trochę. Teraz się nagrywa tak, filmiki, że stawiasz kamerę centralnie przed sobą i nagrywasz siebie. Tak wiecie. Ja. No. No i pewnie wielu z was się zastanawiało nad czymś takim. Ja się zastanawiałem na przykład nad taką opcją, że jak się nagrywa, to żeby nie nagrywać tylko w jedną stronę, tylko też żeby móc tak jakby dwie strony naraz nagrywać. Wiecie o czym mówię? Znaczy to siedzę tak sobie, to taką mam jazdę i się zastanawiam, czy tam, czy by się nie dało, żeby jedna kamera nagrywała tak jakby dwukrotnie. I trafiłem na kamerę. Właśnie taki trochę test chciałem zrobić, bo też są takie testy modne sprzętu. Ona się nazywa jakoś, tam coś ma chyba, nie wiem, z Panasonic albo Sony, ale nie pamiętam. No taką kamerę, ale no nieważne to jest, to jest. Ktoś napisze w komentarzach, jak się nazywa. I ona ma takie coś, że ma dodatkową kamerę w kamerze. Mogę tam coś pokazać na boki, ale to tam nieważne, co mam z boku. Ważne, ja jestem ważny, nie? Teraz tak się jest, nie? Co prawda ten drugi ja jest to mniejszy i ciemniejszy. Tak się zastanawiam, czy to ma sens. No ma trochę sens, bo jak poświecę to... No. No i dzięki tej funkcji właśnie jestem w stanie nagrywać się dwukrotnie bardziej. Jestem bardziej ja. Dwa razy bardziej. Ja jestem. Tak. Tak więc jest to kamera, oceniam ją na... fioletowy.